Musimy z kablem niestety, bo tam nam troszkę... Kochani, ja w swoim życiu, od momentu, kiedy zaufałem Jezusowi, nieustająco doświadczam Bożej mocy. Wiecie, i chciałem dzisiaj powiedzieć wam parę słów o krzyżu, o prawdziwej wymianie krzyżowej i tego, jak ja czerpię dzisiaj moc z krzyża. Dzisiaj, bo chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz realnie czerpać w swoim życiu moc krzyża. Wiecie, żyjemy w takim kraju, ja przed chwilą się rozejrzałem, tak się zastanowiłem, nawet tutaj na naszym horyzoncie. Zapewne w tych lokalach, które tutaj są, wisi ze 100 tysięcy krzyży. Ale co ten krzyż oznacza w twoim życiu? Często albo nic, albo jest religijnym bałwanem. Ja chcę ci powiedzieć, że z krzyża możesz dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteś, czerpać realną moc do swojego życia. Ja czerpię i chcę ci dzisiaj powiedzieć, jak to robię i co takiego wykonało się na krzyżu. Po pierwsze, Jezus Chrystus został ukarany, abyś ty mógł uzyskać przebaczenie. Bo Boże Słowo mówi, że lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Wiesz, jak ja usłyszałem to słowo, ja w nie uwierzyłem. Ono mnie bardzo wyswobodziło. Wiesz, co to oznacza? Że jeśli dzisiaj zawołasz do Jezusa, jeśli Mu uwierzysz, jeśli ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem, każdy twój grzech, który popełniłeś do tej pory i który jeszcze popełnisz, został ci przebaczony. Nigdy Bóg cię nie ukaże, bo On postanowił z miłości do ciebie sam siebie ukarać. Sam siebie, swojego Syna. Jeśli to przyjmiesz, nigdy w życiu nie będziesz sądzony. Religia będzie ci mówić, żebyś się bał, że możesz zostać ukarany przez Boga. Ale ja chcę ci powiedzieć, jeśli zaufasz Jezusowi, nigdy nie zostaniesz przez Niego ukarany, bo twoje grzechy zostały przebaczone. Dwa. Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje choroby, abyś ty mógł być zdrowy. Słowo mówi, że On nasze choroby nosił, wziął nasze cierpienia i Jego ranami, i Jego sińcami jesteś uleczony. Dzisiaj jesteś uleczony. Wiesz, co to oznaczało w moim życiu? Zanim spotkałem Jezusa, miałem mieć operację kolana. Kiedy Go spotkałem i Mu zaufałem, okazało się, że nie muszę mieć operacji kolana. Przyjąłem uzdrowienie z nadciśnienia tętniczego. Dzisiaj, kiedy jakiekolwiek symptomy choroby próbują przyjść do mojego życia, mówię won w imieniu Jezusa, w ranach Jezusa i w Jego sińcach jest moje uzdrowienie. Dzisiaj może być to twoje, może być to twoim dziedzictwem. Trzy. Jezus na krzyżu Golgoty został uczyniony grzechem ze względu na naszą grzeszność, abyśmy mogli stać się Jego sprawiedliwością. On tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Całe życie, system, który cię otacza, mówi ci, że musisz na coś zasłużyć, że musisz być bardziej sprawiedliwy. Ja też się tak starałem. Byłem bardzo porządnym człowiekiem, prowadziłem też wielką firmę. Ale byłem bardzo nieszczęśliwy. Kiedy zaufałem Jezusowi, uwierzyłem, że jestem sprawiedliwy. Dzisiaj wszystkie uczynki Jezusa są mi przypisane. Jeśli otworzysz się w swoim sercu na to, jeśli uwierzysz, to wszystko, co Jezus uczynił dla ciebie, stanie się realnie twoje. Staniesz się sprawiedliwy. Sprawiedliwy Jego sprawiedliwością. 4. Jezus umarł należną nam śmiercią, abyśmy mogli mieć udział w Jego życiu. Rozumiesz? Śmierć w twoim życiu została złamana. Dzisiaj to od ciebie zależy. Czy weźmiesz życie? Jezus umarł zamiast ciebie. Możesz wziąć dzisiaj życie zamiast śmierci. Bo słowo mówi, że widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałem i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I że Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiesz, co to oznacza? Nie musisz robić nic. Wystarczy, że podejmiesz decyzję,
że uwierzysz w to słowo Jezusowi i nigdy nie umrzesz. Będziesz miał życie wieczne. Będziesz miał życie wieczne. Ty decydujesz. 5. Jezus Chrystus stał się przekleństwem, abyś ty mógł uzyskać błogosławieństwo. Jezus na krzyżu Golgoty wykupił nas wszystkich od przekleństwa zakonu, od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie i abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. We wszystkim. W Jezusie otrzymałeś wszystko, co jest ci potrzebne do życia i do pobożności. Dzisiaj się spinasz, zastanawiasz się, skąd masz brać. Jeśli uwierzysz w to słowo, jeśli uwierzysz w to słowo, błogosławieństwo, które dokonało się na krzyżu Golgoty, będzie twoim udziałem. Będziesz doświadczał go każdego dnia. Stoję tutaj po to, by wam powiedzieć, że go doświadczam. Doświadczam realnie, realnie mocy Bożej. Jestem błogosławiony przez Boga żywego. Jezus Chrystus stał się tam na krzyżu, stał się ubogi, abyś ty mógł mieć udział w Jego obfitości. On jest Bogiem obfitości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście bogactwem Jego ubogaceni zostali. Bieda nie jest od Boga. Życie od pierwszego do pierwszego nie jest od Boga. Jezus jest Bogiem obfitości. Na krzyżu Golgoty zapewnił ci obfitość. Dzisiaj albo się otwierasz na to, albo się odwracasz. Ty decydujesz. Albo idziesz tyrać dalej i dalej jesteś w tym samym miejscu. Albo bierzesz tak jak ja, garściami. Garściami do przelewu, bo takiego Ojca poznałem. Tak mnie zaopatrzył. I to jest realna moc krzyża, która płynie do mojego życia dzisiaj. Ja dzisiaj z tego czerpię. Ty też możesz. Ty też możesz. Bo moc krzyża płynie tak samo dzisiaj, jak 2000 lat temu. Jezus Chrystus wziął też na siebie wstyd, abyś ty mógł mieć udział w Jego chwale. Co mówi Słowo? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprawy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. Dlatego znoszę przez wzgląd na wybranych. Znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych i aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Jeśli dzisiaj się czegoś wstydzisz, to nie jest od Boga. Wstyd w twoim życiu został złamany. Ja kiedyś też się wstydziłem. Nie byłbym w stanie stać i ci tego powiedzieć, ale dzisiaj mówię ci. Znam Ojca, który chce ci tak samo błogosławić, jak i mi. Tak samo. Ty podejmujesz decyzję. Ty podejmujesz decyzję. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty został odrzucony. Wiesz dlaczego? Abyś ty już dzisiaj mógł zostać całkowicie zaakceptowany. Słowo mówi, że stałem się obcy braciom moim. Ale On przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Przez Jezusa Chrystusa. Według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, dzięki której zaakceptował nas w umiłowanym. Czy wiesz, co to oznacza? Ja wiem, że już dzisiaj nie muszę się starać, nie muszę się spinać, nie muszę być lepszy, bo Ojciec mnie zaakceptował. On mnie kocha. On mnie kocha. Umarł za mnie. Poszedł za mnie na krzyż. Poszedł za mnie na krzyż. Pomimo, że sam był bez grzechu. Został odrzucony, abym ja nigdy nie mógł być odrzucony. Za każdym razem, kiedy oczekujesz czyjejś akceptacji, kiedy chcesz się przypodobać swojej żonie, rodzicom, sąsiadom, tak naprawdę jesteś w tym miejscu odrzucenia. Być może nie wiedziałeś o tym, że to odrzucenie jest w twoim życiu nielegalnie. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi, i nie zgodzisz się na to. Powiedz w imieniu Jezusa. Moim dziedzictwem jest bycie zaakceptowanym. I kochani, nasz stary człowiek, czyli ten, który był przed spotkaniem z Jezusem w twoim życiu, został ukrzyżowany,
wraz z Jezusem, aby mógł się narodzić w tobie nowy człowiek. Ja nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem, który żył, zanim spotkałem Jezusa. Nie mam nic wspólnego z tymi myślami, z jego uczynkami. Nieważne, jak żyjesz, nieważne, w jaki sposób żyłeś do tej pory, kiedy zaufasz dzisiaj Jezusowi, nie zostaniesz poprawionym człowiekiem. Zostaniesz nowym człowiekiem. Nowym, całkowicie nowym człowiekiem. Ja nim jestem. Jestem nowym człowiekiem. I to jest, kochani, prawdziwy zakres wymiany krzyżowej. To jest, to wszystko się wykonało. To nie dotyczy tylko mnie. Dotyczy to każdego z nas, każdego z was. Ale jeśli nie zawołałeś jeszcze do Jezusa, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, to tak naprawdę to zależy od ciebie. Bóg wszystko już dla ciebie zrobił. On wszystko zrobił dla ciebie w Jezusie. Dzisiaj to ty decydujesz, czy bierzesz to i czerpiesz moc z krzyża. Moc z krzyża. Amen. Amen. Przyjaciele, kto chce powiedzieć, jak spotkał Jezusa? Kto jeszcze nie składał świadectwa?